Specjalnie z okazji Dnia Babci i Dziadka na deskach Żuławskiego Ośrodka Kultury wystąpił kabaret sketchów męczących. Wszystkie bilety wyprzedane, sala wypełniona po brzegi. Przed Państwem krótka relacja z tego wydarzenia. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Państwo patrzą na kabaret sketchów męczących, a w tym momencie kabaret sketchów męczących patrzy na Państwa. Na pierwszym planie Karol, zaraz za nim Michał, z tyłu Jarosław, zerka. Tak, jest to język Jarosława. Proszę Państwa, chcielibyśmy bardzo pozdrowić widzów, telewidzów, oglądaczy naszej ulubionej telewizji. Tutaj zerknę. Żuławy i Mierzeja 24.pl. Nie uwierzą Państwo, ale Karol, który jest na pierwszym planie, jest najczęstszym widzem tej telewizji, a Jarek będzie w przyszłym sezonie prezentował pogodę w tejże telewizji. Tak jest. I dlatego podnieciłem się na widok wieży ciśnień. Dokładnie, wieża ciśnień. Pozdrawiamy wieżę ciśnień. Wieża ciśnień jest naprawdę potrzebna. Trzymamy za nią kciuki. Kabaret sketchów męczących to jest oko Michała. Oko Michała, a mryga? Mryga. A my Państwu dziękujemy. Do zobaczenia. Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na występie kabaretu sketchów męczących. Dobry wieczór! Mówili o Polsce, o Polakach. Będziemy mówili też... Stop! Proszę, co się dzieje? Proszę się! Proszę się bawić! Ja bym się rozszedł. No co panu chodzi? What's wrong? No, panie, no, brakuje do pracy. Dawaj, tak, jest
wyciągaj to. To te krzyżyszki? Tak, wyciągaj to, pokaż im. To jest wstydzę. Nie pokazywałaś, to co już się wstydzisz? No, bo wszyscy tacy sami jesteśmy, no, dawaj. Aha. Cześć, albo gdzieś? Podobnie z pan? Andrzej, szatan, szatan, Andrzej. Szeroko ja, nie? Posiadają rogę obwoje. Tak ja trybu. Dobra, to nie, to może będziemy śmiać teraz, co trzeba będzie śpiewać, żeby będzie tam śpiewać. No, proszę. To będziemy zaczynać. Maestro! Si! Di! Żeja24.pl. To my tu kręcimy.